100 lat, nie żyjąc. Mam rodzinę. Ogólnie mam wolne, ale o 7 rano wróciłam z pracy, więc jest godzina 16. Ja wstałam, nie wiem, półtorej godziny temu. Leżałam w łóżku, przeczytałam wszystkie życzenia, jakie dostałam. Starałam się odpisać na te wszystkie życzenia. Weszłam też na maila, żeby trochę rozkopać moją prywatną skrzynkę. I Jezus Maria, muszę się za to zabrać, ale jakoś nie mam weny, nie mam ochoty i po prostu odkładam to z dnia na dzień, codziennie na kolejny. Kiedyś po prostu usiądę i ja to zrobię, ale pewnie już będzie za późno i większość tych maili już w ogóle będzie nieważna. Ja stwierdziłam, że się pomaluję chociaż dzisiaj, żeby jakoś wyglądać, jest piękna pogoda, ale zakładam, że pewnie ten dzień spędzę w domu, ponieważ muszę posprzątać, przynajmniej u nas w sypialni, bo Kuba wczoraj posprzątał salon. Ale już całą resztę mieszkania to nie, więc kto musi to zrobić? Mua! A że mam dzisiaj wolne, a jutro idę do pracy, to dzisiaj będziemy sprzątać zapewne. Też chciałam nagrać haul, bo dostałam moje dwa zamówienia z temu, właściwie to jedno, ale w dwóch ogromnych paczkach i chciałam sobie to nagrać, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też Leon zaraz wraca z przedszkola. I tak to niestety jest po tych nockach, że nawet jak mam wolne, to właściwie cały ten dzień jest zjedzony przez spanie albo właśnie przez robienie jakichś różnych innych rzeczy. A dzisiaj specjalnie nie wstawałam jakby szybciej, nie zmuszałam się do tego, żeby wstać o 12 czy tam o 13, tylko chciałam się wyspać tak urodzinowo, sen na dobry początek mojego dnia, który zaczyna się o 16. Cudownie. Jakie ładne słoneczko, tylko tak cień pada z mojego domu, ale jakie ładne słońce. Właśnie słoneczko zachodzi, my byliśmy na obiadku w manekinie, bo komuś chciałoby się gotować w urodziny. I Leon powiedział, że to jest najlepsza restauracja na świecie. Jeszcze piętro musisz kliknąć. Trzecie. Nie? 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 Tak, tak. Ilona powiedział, że to jest najlepsze restauracja na świecie, więc nie ja wybierałam miejscówkę, tylko Leon wybrał swoje ulubione miejsce na obiad, czyli manekin. Ale ja się tak najadłam, że mi zaraz brzuch wybuchnie, bo wzięłam z Leonem żurek na pół i jeszcze zjadłam całego naleśnika wytrawnego. A teraz idziemy na chwilę do mojej mamy, bo Leon bardzo, ale to bardzo chciał się zobaczyć z Laurą i dziewczyny chciały mi też zaśpiewać życzenia urodzinowe, więc chowasz się? Oprócz moich urodzin, niedługo zbliża się dzień mamy i z tej okazji ja w tym roku wyjątkowo nie zrobiłam książki dla siebie jako mamy, nie zrobiłam książki dla mojej mamy, tylko zrobiłam książkę dla mamy Kuby i jestem strasznie podekscytowana, żeby ją jej wręczyć. Tutaj możecie zobaczyć proces tworzenia. Bardzo dużo wspomnień, miłości i super historii dzięki właśnie stworzeniu tej książki wypłynęło na wierzch, mogłam ich posłuchać od Kuby i od jego mamy. A sama chciałabym Wam opowiedzieć o swojej historii z dzieciństwa, którą sobie ostatnio przypomniałam dzięki naszemu wyjazdowi do Anglii i koniecznie muszę ją dodać do mojego kolejnego albumu bądź fotoksiążki, ponieważ jest ona dla mnie bardzo ważna i sentymentalna i dopiero kiedy pojechałam w to miejsce, to sobie to uświadomiłam. Byliśmy w Skegness i tam z moimi rodzicami, jak jeszcze byłam malutka, jeździliśmy nad morze i wszystkie wspomnienia do mnie wróciły i mam gdzieś takie zdjęcie właśnie z rodzicami, gdzie jestem cała z moją siostrą wysmarowana błotem. Oczywiście mój tata jest cały happy i zadowolony, a moja mama wygląda na załamaną, bo wiedziała, że będzie musiała to błoto z nas później zmywać, więc myślę, że to będzie idealne wspomnienie i dla mnie, i dla niej, bo było bardzo zabawne. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście zakupić swoją fotoksiążkę, czy to dla siebie jako prezent, dla siebie jako mamy, co bardzo polecam, koniecznie róbcie sobie czasami prezenty, bo często jesteśmy zapominane, czy właśnie dla swojej mamy, to na dole macie link do zniżki oraz do super szablonów właśnie z printu, które ja serdecznie polecam. Książki są super jakości i dodatkowo teraz jeszcze macie na te swoje książki gwarancję. Koniecznie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to zapraszam Was na
ich stronę. Myślę, że się nie zawiedziecie, a jak chcecie zobaczyć, jak te fotoksiążki wyglądają, to koniecznie sprawdźcie to na moich poprzednich filmach i na pewno pokażę Wam moją, którą stworzyłam dla mamy Kuby w jakichś kolejnych vlogach. Kto by pomyślał, że 40-minutowy spacer może tak zmęczyć człowieka? Autobus mi jeden nie przyjechał. Poszłam na inny przystanek i kolejny nie przyjechał. Mówię, dobra, może jest jakiś wypadek, dzwonię do Kuby. Tak, był wypadek. Dobra, to idę na pociąg. I ja na pociąg z chaty mam 40-45 minut. Mam jeszcze torbę z rzeczami do pracy. I jadę do Brzeszcza, żeby z kimś nagrywać podcast. Mam sweter, bo w nocy ma być zimno, a ja jadę do pracy na nockę. I po prostu jestem tak spocona i zmęczona, bo jeszcze mam kurtkę tą taką jesienno-zimową na sobie. Ja już nie mogę, mam dość. Chciałabym tu przejść, ale jest zakręt, więc chyba nie będę ryzykować. I pójdę jak normalny, cywilizowany człowiek na przejście dla pieszych. Ale o dziwo, idealnie zdążyłam na pociąg. Jakby myślałam, że nie dam rady tutaj dość tak szybkim tempem, ale się udało. Więc jestem szczęśliwa. Tak jak ja jestem zawsze osobą, która się spóźnia, dosłownie zawsze się spóźniam na spotkaniu z Kingą, to dzisiaj byłam szybciej i to Kinga się spóźnia, bo byłam szybciej, czekałam na nią do 30 po, jest już prawie 20 i powiedziała, że będzie za 3 minutki, ale wyszłam sobie już tutaj do środka, bo siedziałam na początku na dworze, bo w sumie nie jest jakoś mega zimno, ale tam na zewnątrz przed blokiem jest taka ławka i ona jest zrobiona z jakiegoś kamienia. I jest tak zimna, że na początku fajnie było na nią usiąść i się tak ochłodzić, ale teraz normalnie czuję, jak mam taką całą zmarzniętą pupę, więc przyszłam już do środka, wsiadłam sobie na cieplutkiej kanapie i czekam na nią, jeszcze w ogóle zdążyłam pójść do Żabki i kupić wywar z Igi Świątek, ponieważ boli mnie głowa, bo zauważyłam, że ostatnio ogólnie mało piję i staram się w pracy teraz pić więcej, bo mamy nieograniczony dostęp do wody i mamy butelki po prostu z wodą i staram się wypić przynajmniej dwie butelki w ciągu zmiany. Nie zawsze mi to wychodzi, ale czasami sobie zrobię jakąś limonadę czy coś i wtedy lepiej mi się jakby pije, ale dzisiaj cały wywar mam nadzieję, że wypiję jeszcze przed pracą i w pracy wypiję sobie pewnie jakąś kawkę, a później limonadkę, I guess. Dzień dobry, jesteśmy w Poznaniu i siedzimy na schodkach, bo ja chciałam iść tutaj do góry na punkty widokowe, ale niestety muzeum jest zamknięte, więc cała brama jest zamknięta i nie da się tam wejść. A schodki to jedyne miejsce w cieniu, na rynku tak za bardzo nie ma gdzie usiąść, bo wszędzie są restauracje i na dole jest ławka, a ławka jest w pełnym słońcu i ja bym nie chciała siedzieć w słońcu. Jest bardzo gorąco, ja siedzę w kurtce w ogóle, no ale mam też bluzę i nie chce mi się wszystkiego ściągać i nosić tego w rękach. A Kuba nosi swoje rzeczy, więc nie wepchnę mu ich. I ogólnie mogło nas tutaj nie być. Ja wczoraj dopiero zrobiłam rezerwację na apartament. Dzisiaj opłaciłam City Tax i czekam jeszcze na informację, jak w ogóle mamy się dostać do tego apartamentu, bo dostałam link do jakiejś stronki w ogóle, gdzie możemy otworzyć drzwi telefonem. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę, pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, ale mamy wszystko zarezerwowane i lecimy z Poznania, ponieważ ja przez przypadek znalazłam tanie bilety po prostu z Poznania do Mediolanu i były razem w dwie strony za dwie osoby za mniej niż 500 zł. Więc moim zdaniem bardzo spoko cena i dlatego zdecydowaliśmy się na Poznań. Pierwotny plan był taki, żeby przyjechać tutaj samochodem, ale jednak przyjechaliśmy pociągiem i już wiemy, że na powrocie będzie ciekawie, więc stay tuned. Żyjemy, jesteśmy w Mediolanie, ładna pogoda się zrobiła. Nie ma może jakiegoś mega słońca, ale nie pada, a miało padać cały tydzień, jak tu będziemy. Na razie deszczu nie ma, więc tfu tfu, aby nie było. Jest fajny, przyjemny wiaterek i jesteśmy pod zamkiem takim, o... W Malborku. Nie, nie jesteśmy w Malborku, ale prawie. Może trochę to tak wygląda. Może tutaj są jeszcze, o, takie ruiny, tam gdzieś robi zdjęcia tym ruinom.
i idziemy później bardziej do centrum. Ja chcę też zobaczyć torebki, ponieważ tutaj jest sklep Longchamp. Ja koniecznie chcę zobaczyć te torebki, ponieważ bardzo chciałam sobie taką kupić, a tutaj mogę sobie obejrzeć wszystkie kolory, poprzymierzać, który rozmiar mi najbardziej pasuje i może wrócę z torebką? Może nie. Może tak? We will see. Daliśmy się wyrobić w skam i mamy przywiązane bransoletki na rękach i to wyglądało w taki sposób, że pan do nas patrzył, coś tam, o, I love Poland i później chciało od nas 10 funtów, bo ja mam funty w portfelu i ja mu dałam 2 euro i się obraził i poszedł od nas. Niech się cieszy, że chociaż dostał te 2 euro, bo jakby to jest kawałek sznurka i nie wiem, co on oczekiwał za kawałek sznurka. O, widać było. Chciałam wam pokazać rybki, ale woda tak bardzo szybko się rusza mocno, że słabo je widać. Te rybki są też takie dość ciemnego koloru, ale o, tam chyba widać, widać. O. Pływają rybki. I my sobie siedzimy o, z taką rzeczką tutaj. Najważniejsze punkty w sumie już mamy zwiedzone i odpoczywamy. I myślimy co dalej i co jutro. Ale muszę wam powiedzieć, że o, widzicie? Wszędzie w Mediolanie jest takie graffiti na jakichś przedmieściach i tak dalej. I obok naszego apartamentu też jest pełno takiego graffiti. Strasznie brzydko to wygląda i nie wiem dlaczego tak jest, ale no nie jest to przyjemne dla oka.